tym nagraniu dowiecie się, jak konkretnie jeść, jak wygląda odpowiednia dieta. Pokażę wam cały dzień jedzenia po to, żeby wstając rano mieć właśnie taki brzuch. Więc zaczynamy. Na samym wstępie, zanim przejdę do jedzenia i do kuchni, chciałem wam podziękować za taki fajny odbiór tego pierwszego nagrania z serii Informatyk robi formę. Około 100 komentarzy. Będę odpowiadał na te komentarze. Super. Więc tak to chyba powinno wyglądać. Żebyście się zaangażowali w tą serię, robili formę ze mną. Więc dawajcie łapki, komentujcie i już wam pokazuję, jak wygląda moje jedzenie. Więc co mam w takim śniadaniu? Zaczniemy od, tu sobie zapisałem w MyFitnessPal, ser żółty piórko, 80 gramów. W takim samym serze jest około 30 gramów białka, nieźle, co? To jest odtłuszczony ser, polecam go, no super sprawa. Pierś z kurczaka, 40 gramów, 35 gramów. Dwa tosty, no jakieś warzywki, jakieś pomidory. Moje śniadanie ma 50 węgli, 7 tłuszczu i 47 gramów białka. Tylko 450 kalorii. I teraz sobie możesz powiedzieć, kurde, co tak mało? I ja ci odpowiadam na to pytanie. Ja rano przeważnie nie jestem głodny. Czyli jem mało, a wieczorem jem trochę większe posiłki, bo odczuwam głód. Czyli jak ja wstaję rano, to mi się w ogóle nie chce jeść. Więc przeważnie idzie jakaś kawka, albo Monster, albo coś na pobudzenie. Pracuję sobie około godziny, ogarniam rzeczy z samego rana, czasem robię trening rano nadczo. I później jem śniadanie i to śniadanie jest małe, bo więcej nawet bym nie zjadł. Ciekawe, co? Tosty na śniadanie i idziemy do kolejnego posiłku. Czas na drugi posiłek. Jestem już po treningu, więc będzie trochę inny niż ten śniadaniowy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda mój trening, mogę cały wam pokazać, ale to w osobnym nagraniu, dajcie mi znać. Jeżeli chodzi o posiłek, co tutaj mamy? Kurczaka standardowo, ryż standardowo, ale mamy coś, co wiele osób nie używa w diecie, a ja polecam. Różnego rodzaju gotowe mieszanki. Na przykład do tego posiłku kupiłem sobie w Auchan bodajże taką mieszankę z fasolą, gotowe danie wegańskie. I jeżeli to sobie dodam do posiłku, to całkowicie zmienia to posiłek. Ma więcej błonnika, są warzywka. No nie jest to idealne, ale to jest taki szybki tip dla was. Używajcie fasoli w diecie, bo fasola fajnie, różne rodzaje fasoli mają dużo błonnika, mają białko, mają węglowodany, fajnie sycą, więc jak jest dużo fasoli w diecie, to dużo łatwiej jest na redukcji. I jeżeli chodzi o makro tego mojego posiłku, to tak, już sobie patrzę w mój telefonik. Te nasze danie wegańskie wrzuciłem całe, 200 kalorii, kurczak 200 kalorii, ryż 300 kalorii. W sumie wyszło mi 700, prawie 30 kalorii. 84 węgle, 15 tłuszczu, 57 gramów białka. Super posiłek, ledwo co go zjadłem, najadłem się tak, że masakra, strasznie sycący właśnie przez tą fasolę. I bardzo często robię sobie takie posiłki na szybko. Miałem przygotowany już kurczak. Też polecam wam robić takie posiłki jak najczęściej. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, jaki będzie kolejny posiłek. Mamy już wieczór, czy wieczór? 18, trochę po 18. I czas na kolejny posiłek. I może warto powiedzieć o tym, jak ja w ogóle dobieram posiłki. Dobieram posiłki w zależności od tego, na co mam ochotę. W tym momencie naszła mnie straszna ochota na to, żeby sobie podjeść coś słodkiego. No i teraz słodkie i żeby pasowało w bilans. Więc moje rozwiązanie na ten moment to takie bardzo fajne połączenie na szybko. Mamy jogurt wysokobiałkowy. Taki jogurt czy serek. Taki serek ma około 20 gramów białka i baton białkowy. Jak nie próbowaliście, to polecam spróbować Optimuma. Pyszny. Te połączenie jogurt plus baton
Trochę, dość mało kalorii, 40 gramów białka, zdecydowanie polecam. I właśnie to jest taka rada odnośnie dla osób, które lubią słodkie w diecie. Jedźcie te słodkie, kiedy macie ochotę, tylko je zastępujcie na te produkty, które mają więcej białka, które wam smakują, które wam pasują do diety, bo te połączenie ja sobie nim pojem, starczy mi na jakiś czas, będę miał zaspokojone uczucie słodkości, zjem to, co lubię. Oczywiście ja sobie wybrałem swój baton, który mi teraz pasuje, który lubię. No, wy możecie sobie wybrać jakieś inne batony, przetestujcie je, inne jogurty. Ostatnio bardzo fajne właśnie jogurty w Lidlu znalazłem, w Auchanie, w Piotrze i Pawle, takie wysokobiałkowe. One są super, śmiało je możecie jeść. Więc ja zabieram się za jedzenie i zobaczymy, co będzie w kolejnym posiłku. Mamy 21:30. I czas na kolację, ostatni posiłek. Tam w piekarniku pieczą się moje bułki, czyli mam bułki z rana, które piekę, żeby były na ciepło. Bułki z serem piórko, o którym mówiłem już wcześniej. Do tego mam łososia grillowanego, takiego gotowego, grillowanego na zimno. Jakieś warzywka i w zasadzie tyle. Dzisiaj jakoś mocno głodny nie byłem, więc tych kalorii nie ma dużo. Już sobie tu zapisałem, zrobiłem podsumowanie. Moja kolacja, czyli posiłek czwarty. Mamy 72 gramy białka, 24 gramy tłuszczu, 62 gramy węglowodanów. Jeżeli chodzi o podsumowanie dzienne, to wychodzi mi 2300 kalorii, 216 gramów białka, 56 gramów tłuszczu i powinienem mieć dzisiaj dużo więcej węglowodanów, ale jakoś nie miałem sił, żeby tyle zjeść, więc uzupełnię to sobie jutro albo w kolejnych dniach. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dietę, że nie chodzi tylko o to, żeby trzymać się jakoś super bilansu czy tam makroskładników codziennie. Chodzi o to, żeby się trzymać ich w kontekście tygodnia. Więc jak dzisiaj zjem mniej, jutro zjem więcej i to wszystko będzie się jakoś wyrównywało. Moją dietę przez lata doświadczeń zawsze prowadzę według kilku zasad. Trochę o nich mówiłem, ale najważniejsze zasady są to: po pierwsze, jem to, co lubię, to, co mi w danym momencie pasuje. Czy jak sobie popatrzyłeś na te posiłki, one nie są jakieś super, by można powiedzieć, zdrowe, mają trochę soli, nawet za dużo soli, ja o tych rzeczach wiem, ale w tym momencie skupiam się na tych rzeczach, czyli na obcinaniu kalorii, na trzymaniu kaloryki, makroskładników, a niekoniecznie na tym, żeby na przykład było mało soli. W okresach, jak będę robił sesję zdjęciową, tą sól na przykład odejmę trochę. Więc to by było na tyle w tym nagraniu. Daj znać, czy chcesz kolejne nagranie o treningu albo jakieś o diecie. Forma jest, jak widać, w zasadzie się robi. I do kolejnego nagrania.